Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale OFPC. Dzisiaj zapraszam was na dość krótki film, ale z bardzo ciekawym urządzeniem, które leży tuż obok. Moi drodzy, Nvidia Tesla T4. To nie jest karta graficzna, to jest właściwie akcelerator obliczeniowy, który instalujemy w slot PCI Express, który jest wyprodukowany przez Nvidia i który służy konkretnym celom. To urządzenie do pokazania wam tak naprawdę, do sprawdzenia jego możliwości dostarczył właśnie jeden z was, jeden z moich widzów, za co serdecznie dziękuję, bo to małe cudeńko to jest koszt grubo ponad 10 tysięcy, na chwilę obecną chyba nawet ponad 12 tysięcy, to są więc absolutnie ceny praktycznie topowych kart graficznych dla graczy, a tu takie coś, które nawet nie ma wyjścia wideo. Po co to komu? Zapraszam po krótkiej przerwie. No właśnie, moi drodzy, po co to komu? Zacznijmy od krótkiej historii. Jeżeli chodzi o akceleratory z serii Tesla, ten model to T4, następca P4, opartego o architekturę Pascal, tutaj mamy Turinga, to przede wszystkim karty czy akceleratory dedykowane do centrum obliczeniowych, do centrum danych mających wspierać obliczenia. W tym przypadku jest to jednostka, która posiada 2560 jednostek CUDA i 320 tensorów. Co więcej, to maleństwo zostało wyposażone w aż 16 GB pamięci GDDR6 i co ciekawe, a to, co właściwie jest największą zaletą tej karty, to jej niewielkie rozmiary, pasywny układ chłodzenia i przede wszystkim bardzo niski pobór mocy w stosunku do wydajności, która w zależności od scenariusza może przekraczać nawet ponad 60 teraflopsów, także absolutny ogień. To jest przede wszystkim konkretne urządzenie do konkretnej grupy odbiorców, jeszcze raz podkreślę, przede wszystkim do centrów danych, centrów obliczeniowych opartych na sztucznej inteligencji i deep learningu, głębokim uczeniu się. Pod tym względem ta karta nie jest produktem absolutnie dla zwykłego Kowalskiego. Co więcej, powiem, to nie jest karta, która może w jakikolwiek sposób zastąpić akceleratory na przykład serii Quadro, dedykowane do zastosowań profesjonalnych, do zastosowań kadowskich, tak? Bo to nie jest karta do tego stworzona. Jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie tej karty, ja z danymi, z bazami danych, dużymi zwłaszcza, nie mam w ogóle do czynienia, więc nie byłem w stanie przetestować Tesli T4 w takim scenariuszu. Dorzuciłem ją więc do duetu z GTX-em 1070 i sprawdziłem, jak wypada wzrost wydajności, oczywiście również w ujęciu ceny, w stosunku do takich standardowych, profesjonalnych scenariuszy, czyli V-Ray i Blender przede wszystkim. I moi drodzy, biorąc pod uwagę taki standardowy scenariusz, czyli z wykorzystaniem również procesora w benchmarku V-Ray, który możecie też sobie pobrać, przy standardowym scenariuszu i tylko zastosowaniem GTX-a 1070 wynik punktowy to 584 punkty. Ciężko oceniać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Wynik jest średni, natomiast tutaj warto też zwrócić uwagę na skalowanie tych punktów, ponieważ ja przeprowadziłem również osobno testy i sam GTX uzyskuje 354 punkty, a sam procesor nieco ponad 230. Oczywiście ja tu mówię o wyniku średnim, bo zawsze gdzieś tam jakieś niewielkie wahania są, ale bardzo małe. Ten test jest bardzo, trzeba przyznać, powtarzalny. I w momencie, kiedy dorzucamy do zestawu Tesla T4, wynik, jaki pokazał się na monitorze, to nieco ponad 690 punktów. W przypadku karty za ponad 10 tysięcy myślę, że oczekiwalibyśmy więcej, tak? Ale pamiętajmy, że to nie jest karta do tego celów, do takich celów przeznaczona. No to może Blender, może tutaj będzie coś lepiej. I tu faktycznie od razu wam zdradzę, jest lepiej. Jeżeli weźmiemy sobie zastosowanie CUDA plus procesor, standardowy scenariusz, czas renderowania testowej sceny to 5 minut 14 sekund 28 setnych. W momencie, kiedy do zestawu dolatuje Tesla T4, ten czas skraca się i to bardzo, biorąc pod uwagę testową scenę, bo już wynosi nie ponad 5 minut,
a nieco ponad 3 minuty, dokładnie 3 minuty 15 sekund 13 setnych. Jest to wynik bardzo dobry i ta różnica, szczerze mówiąc, w przypadku Blendera jest bardzo duża. Ja nie oczekiwałem aż takiej, tym bardziej, że to nie jest karta do tego celu przeznaczona. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, mamy układ chłodzenia całkowicie pasywny, więc tutaj ciężko tak naprawdę robić jakiekolwiek pomiary, bo karta jest po prostu bezgłośna. Ale zwróćcie uwagę na te ujęcia teraz, czyli pomiary temperatury. Testy, jak wspomniałem wcześniej, wykonywałem kilka przynajmniej razy, dokładnie nawet nie liczyłem, powyżej 5 było, i do obudowy układu chłodzenia przykleiłem termoparę z multimetru. No, powiem Wam szczerze, że się troszeczkę przeraziłem, ponieważ na obudowie było grubo ponad 70 stopni. Max, co widziałem, to było prawie 80, 70, chyba 9 stopni. To jest dużo. Tej karty po wyłączeniu komputera nie szło wyjąć. Ona po prostu parzyła w ręce. Pobór mocy jest niski, zasilanie tylko i wyłącznie przez sam slot. Mamy tu raptem więc około 70 W, bodajże tak chyba nawet producent karty mniej więcej na swojej stronie informuje, że taki pobór prądu jest przez tą kartę. Pobór mocy przez tą kartę, poprawiam się, bo zaraz to się przyczepi, więc to jest mało, ale pasywny układ chłodzenia, mimo że tutaj widać, że mamy miedziany praktycznie cały radiator, no to nie jest dobra sprawa. Ja się zastanawiam, jak taka karta przy dłuższym użytkowaniu by wypadała i jaki to ma wpływ na trwałość Tesli T4. Więc karta jest bardzo gorąca i moim zdaniem tutaj powinien być wentylatorek przynajmniej taki, jak jest w kartach serii Quadro. I to nie mówię o tych wyższych modelach, ale przynajmniej taka 2000 Quadro, tak, 2000, no ma ten wentylator stosunkowo nieduży, bo to też jest karta z jednoslotowym układem. Tak jak w tym przypadku i te temperatury już są znacznie, znacznie niższe. To by było na tyle. Ja tutaj nie będę wyciągał żadnych wniosków. Film dość krótki, przedstawiający coś, co raczej na co dzień się nie spotyka. Nawet ja na co dzień tego nie spotykam i nie budujemy zestawów w oparciu o właśnie Tesle, czy wcześniej P4, czy teraz T4, bo po prostu nie robimy takich komputerów do baz danych, do centrów obliczeniowych. Ale produkt z pewnością ciekawy. Tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej. Trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję za udostępnienie tego maleństwa. A, i sprawdzałem, do kopania kryptowalut, przynajmniej Ethereum, też się nie nadaje. Tak dla ciekawskich. Dzięki za uwagę. Cześć, hej. Trzymajcie się.